Cześć. Ja nazywam się Koen, to jest Koen's Cave, a to jest Glina. Będziemy oglądać sobie troszeczkę, jak działa mechanika PBTA w tym systemie. Bo jest to mechanika PBTA, więc ma ruchy. I dzisiaj o ruchach, więc tak. Każdy z was, jeśli widzieliście już PBTA kiedykolwiek, pewnie kojarzy, że ruch ma pewną specyfikę. To znaczy, są pewne techniczne wartości, czym rzucamy. I pewne brzegowe warunki, że jeśli spełnimy wynik tego rzutu, który na przykład będzie pełnym sukcesem, to mamy pewne specyficzne bariery, które uzyskujemy w związku z tym ruchem. Jeśli jest połowicznym sukcesem, to jest to tak zwane tak, ale to jest sukces z konsekwencjami. To jest połowiczny sukces, ale taki, że mamy jakiś plus, ale nadal gdzieś tam coś nie zagrało jak trzeba. I porażka. Te trzy typy są bardzo charakterystyczne dla ruchów PBTA, więc wynik rzutu interpretujemy tylko w trzech kategoriach. W zależności od tego, co wypada, patrzymy w ruchu, co zyskujemy lub jaki jest efekt tego rzutu. Mechanicznie Glina używa bardzo ciekawego systemu, ale pewnie znanego z innych mechanik PBTA. Myślę, że skojarzycie bardzo dobrze to i owo. Podstawowymi kośćmi, które będą nam potrzebne, to jest kość K6 oraz dwie kości 10-ścienne. Ruch, który chcemy wykonać, triggeruje się, czyli zaczyna się wtedy, kiedy faktycznie pojawia się sformułowanie, tudzież następuje czynność, która ten ruch aktywuje. Taki aktywator to na przykład jest, no właśnie, przy pracy operacyjno-rozpoznawczej jest takie coś jak, gdy obserwujesz kogoś lub ukrywasz się. Czyli właśnie prowadzimy obserwację budynku, nie wiem, meliny, miejsca przestępstwa, obserwujemy podejrzanego. Chcielibyśmy, by ta obserwacja coś tam dała, by posunęła śledztwo do przodu, by dała nam jakieś albo hinty, albo pomogła, no właśnie, uzyskać kolejne tropy. W takim wypadku musimy wykonać rzut plus psychika. To jest przez rzut, czyli przez rzut na akcję, rozumiemy pełen zestaw, który właśnie wam pokażę. I będziemy tam używać cechy psychika. To działa w ten sposób. Rzucamy trzema kośćmi naraz. K6 i dwoma dziesiątkami. Wiemy, że psychika naszego bohatera, załóżmy, że wynosi 3 dla prostego rachunku, żebyśmy mieli tą łatwą sytuację. I co się dzieje? Na kości K6 wypada nam, powiedzmy, że 4. 4 plus 3 z naszego atrybutu to razem 7, więc jakby naszym rzutem, naszym rezultatem, który uzyskaliśmy na naszej kości akcji, to 7. I teraz porównujemy tą siódemkę, to co wyrzuciliśmy na kości akcji, z kośćmi wyzwania. Kości wyzwania są dwie. Te dwie dziesiątki również potoczyły się właśnie po stole. Na jednej wypada 5, na drugiej 9. Nasz wynik 7 jest większy od jednej z nich, ale niestety mniejszy od drugiej. To znaczy, że uzyskaliśmy połowiczny sukces. Gdybyśmy uzyskali wynik na przykład 9, który byłby wyższy lub równy wynikom na 2K10, mielibyśmy triumf, czyli pełny sukces. W przypadku jednego sukcesu w Glinie nazywamy to fuksem, to jest po prostu zwykły sukces z małą komplikacją ewentualnie. No i jeszcze jest tak zwana pełna skucha, czyli pełna porażka, kiedy byśmy byli poniżej progu. Gdyby na naszej kości K6 wypadło 1, dodalibyśmy do tego 3, mielibyśmy 4. 4 nie przewyższa żadnej z kości wyzwania. To znaczy, że nie udało nam się tego uzyskać, a co gorsza, dzieje się coś złego. W Glinie w przypadku skuchy zwykle rzeczy idą zupełnie nie po naszej myśli, a do tego mistrz gry ma jakąś opcję do wyboru. W każdym ruchu jest opisana cała seria rzeczy, które mistrz gry może wybrać i to jest rzecz, o której będę chciał wam powiedzieć, że to jest coś z mojej perspektywy jako osoby, która chwali Glinę za szybkie wejście w grę, fajna, bo jako mistrz gry, kiedy zaczynamy grać w Glinę, nie musimy zakuwać całego arsenału różnych ruchów i myśleć, co mogę z tego wybrać, tylko po prostu patrząc na kartę ruchów, od razu widząc, co gracz rzuca, możemy wybaczyć, ok, to moje konsekwencje do wyboru mam, no właśnie, na przykład odpalenie nieoczekiwanych skutków, albo że ktoś traci, lub padniesz w kłopoty później. To są rzeczy, które MG od razu dostaje, nie musi ich szukać w podręczniku, nie musi ich zapamiętywać. Więc w oparciu o te ruchy, już w konsekwencji tego, co się będzie działo, mamy tam te rezultaty. Załóżmy, że mamy ten poziom fuksa. No i w takim wypadku, w takim ruchu jak praca operacyjno-rozpoznawcza, fuks wykonuje
ma podobną treść. Wykonana praca wnosi nowe informacje do śledztwa, otrzymujesz plus jeden do zdobycia tropu, jeśli potrzebujesz zapełnić ścieżkę postępu. No właśnie. I przy okazji ruchów. Ruchy mogą nam dawać pewne atrybuty, pewne elementy, które mechanicznie używamy przy śledztwie, przy po prostu grze. Jednym z takich elementów jest na przykład szczęście psa. Jest to pewien modyfikator, który będzie można, no właśnie, używać do pewnych przerzutów, do poprawy pewnych rezultatów. Możemy również otrzymać modyfikator od następnego ruchu. Możemy także zyskać dodatkowy bonus do zapełnienia tropu. I teraz, jeśli pamiętacie, jak tworzyliśmy postać, tam do każdego ruchu śledczego, policyjno-śledczego, tam były takie modyfikatory plus 1, plus 2, plus 3. To znaczy, że jeśli masz sukces, triumf na rzucie i na przykład na tej działalności operacyjno-rozpoznawczej masz plus 2, to w wyniku tego sukcesu uzyskujesz też plus 2 do zapełnienia puli śledztwa, do zdobywania tropów. Jeśli masz ten element na 3, to plus 3, jeśli na plus 1, to plus 1. Zawsze jest minimalnie 1, więc każde działanie, każdy ruch taki operacyjny, który nam się uda, pchnie nasze śledztwo do przodu. W tym wszystkim, w tych ruchach również jest to, że mamy małe paski postępu, to znaczy zegary. Tak naprawdę chodzi o to, że MG, tworząc pewnego rodzaju wyzwania, odpala małe zegary, które gracze muszą zapełnić sukcesami. Muszą działać operacyjnie, robiąc pewne ruchy, by ten zegar pokonać. Jeśli go wypełnią, uda im się go zaliczyć, dostrzegamy oczywiście trop, który zapełnia główny zegar śledztwa. Tych kratek zegarów może być mało, może być dużo. Sugeruje się nawet do 10, w zależności od tego, jak złożony jest ten element, więc ruchami musimy aktywnie wypełnić przestrzeń. Niestety zegar jakby nie wypełni się gadaniem, trzeba trochę porzucać, więc system skupia się troszkę na tym, żeby rzućmy kośćmi, używajmy ruchów, starajmy się to działać. Jeśli chodzi o wyniki, no nasze cechy są od 1 do plus 3, więc na K6 maksymalną cechą teoretyczną jest to 9. Mogą być pewne bonusy, które będą nam pomagały, to jest dycha. I wtedy jesteśmy w stanie pokonać triumfalnie dwie, nawet dziesiątki, które nam wypadną na kościach. Z fajnych rzeczy, system ma także to w ruchu, że jeśli nasza kość akcji, ta szóstka plus modyfikator, trafią na dwie kości wyzwań, które są dubletem, czyli na przykład 3-3, to pokonanie takiego dubletu jest w rezultacie jakimś specjalnym bajerem. Tam coś się bardzo ciekawego dzieje, bardzo korzystnego dla naszych graczy i to nie tylko pozwala jakby zwiększyć tą radość rzucania, tą niespodziewalność tego, co tam się pojawia, ale także przyspiesza rozgrywkę, ją bardziej urozmaica i wprowadza na nowe tory. Także moi drodzy, rzut jest bardzo prosty, wykonywany od razu trzema kośćmi. Modyfikator, który dodajemy i rezultat, który odczytujemy z karty, pozwala i graczowi, i mistrzowi gry w bardzo szybki sposób rozczytać, co się będzie działo, jaki jest tego rezultat. Odpowiedni wynik tak naprawdę. Po pierwsze, pozwala zrobić to, co gracz chciał zrobić, czyli na przykład kogoś przekonać, czy się ukryć, czy kogoś pokonać, czy pobić. I jednocześnie popychać sprawę do przodu, bo jesteśmy policjantem, więc sprawa jest naszym głównym aspektem, który chcemy przodupchnąć w całym teamie, którym gramy. Ja nazywam się Cohen, to jest opis bardzo prosty, mechaniki i ruchów tego, co dzieje się w glinie, jak się w niego gra. No cóż, zapraszam do wsparcia zbiórki Wspieram To i do kupienia podręcznika. To jest bardzo prosty system PBTA, nie wymagający dużych przygotowań, bo zasady, chociaż... zajęło nam tutaj jakieś kilka minut, da się ogarnąć po prostu w lot. Siadamy do stołu, bierzemy kości i zaczynamy, mając kartki wydrukowane, jesteśmy w stanie już funkcjonować i grać w settingu, który jest prosty, przystępny i przyjazny. Zapraszam i do zobaczenia na zbiórce.